kolejnym vlogmasie. Dzisiaj będzie vlog poświęcony głównie jedzeniu. Także nie zdziwcie się, że będzie tutaj mnóstwo jedzenia i mnóstwo kadrów z kuchni. Chciałam zrobić śniadanie, ale moja mama zaskoczyła wszystkich i zrobiła już sałatkę. Wczoraj robiła sałatkę z makaronem, dzisiaj zrobiła sałatkę z ryżem. Ostatnio ma fazę na sałatki i mnie to jak najbardziej odpowiada, ponieważ uwielbiam sałatki. Co my tu mamy? Na pewno pieczarki, na pewno paprykę, szczypiorek, ogórek kiszony, zapewne wegański majonez i ryż, ryż brązowy. Miam, 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 miam. Rano standardowo wypijam koktajl zielony. Też szota. Naprawdę. Mimo, że jest to zielony koktajl, jest naprawdę dobry. Jest słodki, bo chyba mam banan. Na pewno jest tam jarmuż, szpinak, kiwi też wyczuwam. Także całkiem słodko. Koktajle zielone mogą być naprawdę dobre. Mniam, kanapeczki zrobione. Brakuje jeszcze tylko ogórka. Do tego mam pomidorki. I kochani, muszę Wam polecić coś takiego. Znalazłam to w Biedronce. Przypominają mi takie nasiona, które jadłam w Hiszpanii. Kupowałam je w Mercadonie i nazywały się semillas. I były to różnego rodzaju ziarna. Bardzo lubiłam je sypać na kanapki. Teraz mam swoją polską wersję. Z czarnym i białym sezamem, a także złotym siemieniem lnianym. Zaraz posypię i pokażę Wam, jak to wygląda. Mniam, mniam, mniam. Moje kanapeczki są już gotowe. Jest sałatka mojej mamy. Pomidorki, domowy hummus z ogórkiem kiszonym. Kiszone ogórki są takie dobre. Zbliżenie. To jest, słuchajcie, coś wspaniałego. Jest to pasta z tofu wędzonego. Do tego trochę cebuli i sosu sojowego. I macie pastę a la rybną. Przysięgam, smakuje jak makrela. Bądź jakaś inna ryba. Mniam. No to idę jeść. Brakuje mi tylko jeszcze kawki, ale to zaraz. Witam się z Wami ponownie. Mamy piątek i co prawda Mikołajki były wczoraj, ale moja mama jest prawdziwym Mikołajem i przywiozła wegańskie burgery. Są przepyszne, już jadłam je kilka razy. Dzisiaj przywiozła z burakiem. I z jakim kotletem? Ciecierkowym. Z ciecierzycy. Także pokażę, jak to wygląda, bo burgery są naprawdę duże. Jak na taką cenę to naprawdę super. Jest to restauracja, w której można zjeść i tradycyjne burgery, i wegańskie, z czego jestem bardzo zadowolona, bo w Częstochowie jest jeszcze niezbyt dużo takich miejsc, gdzie można zjeść po wegańsku. W zasadzie tylko znam jedną restaurację, no i te burgery, które dosyć niedawno się otworzyły, także super. Zabieram się za jedzenie, bo jestem już mega głodna. Trochę pracowałam przy komputerze, mamy godzinę 15:15, więc najwyższa pora na kolejny posiłek. Co my tu mamy? Jest sos w zestawie, sałata, biała rzodkiew, cebula czerwona, dobrze, że czerwona, bo były czerwoną od białej, i burger z ciecierzycy i oczywiście burak. On jest jakiś miękki. Jaki to jest? Jakiś taki marynowany? Nie. Tak, marynowany taki. Odcie, kwaśny jest. Tak to wygląda. Zabieram się za jedzenie, bo zaraz będę mieć lodowaty. Burger jest naprawdę duży. Zobaczcie,